Cześć! Dzisiaj opowiem Wam o tym, jak nie adoptować psa. Jak się pewnie domyślacie, będzie to historia tej bardziej popularnej połowy pana lisa, czyli pana psa. W moim rodzinnym domu zawsze był pies, przynajmniej jeden. Tak zostałam wychowana, kocham psy, moi rodzice całe szczęście też uwielbiają zwierzęta, więc wszystkie zwierzaki zawsze były mile widziane. Jedyną przerwę, jaką miałam w posiadaniu psów, był to okres studiów. Mieszkałam w akademiku i właściwie nie miałabym możliwości utrzymać psa, bo ledwo utrzymywałam siebie, więc było to po prostu niemożliwe. Ale kiedy skończyłam studia, zaczęłam zarabiać, zaczęłam pracować, temat psa gdzieś był cały czas z tyłu mojej głowy. Wiedziałam na pewno, że będzie to pies ze schroniska, który będzie miał najmniejszą szansę na adopcję. Czyli będzie dużym psem i będzie psem dorosłym, dojrzałym. Nie będzie szczeniakiem. Aczkolwiek nie było to takie oczywiste. Nie byłam przekonana, czy mogę pozwolić sobie na takiego psa, bo nie mam domu z ogrodem. A duży pies to duże potrzeby. Regularnie zaglądałam na strony schroniska wrocławskiego, sprawdzając, jakie psy się tam pojawiają i czy przypadkiem nie pojawi się ten mój pies. I któregoś dnia właśnie tak się stało. Przeglądam, skroluję i nagle pojawia się on. Zakochałam się z miejsca, wiedziałam, że to jest on, że chcę go teraz, że już jadę, wsiadam w tramwaj. Wyobrażałam sobie, że pies jest już ze mną, że śpię, budzę się i on do mnie macha łapą, że jem obiad, on siedzi obok, że siedzę w pracy, a on siedzi koło mnie i jest moim przyjacielem i w ogóle kocha mnie bezgranicznie, a ja jego, jesteśmy wszyscy szczęśliwi. I wtedy okazało się, że ten pies jest w Cieszynie. Mój entuzjazm delikatnie opadł, ale i tak codziennie zaglądałam do psa Logana, bo tak miał na imię. W mojej głowie cały czas kłębiły się jakieś obawy. Czy ten pies nie jest za duży? Cieszyn, bez sensu. Będziesz wychodzić do pracy codziennie. Z kim on zostanie? Co on będzie wtedy robił? Zaglądałam codziennie na stronę schroniska, żeby sprawdzić status psa. Status psa brzmiał do adopcji. Mijały tygodnie, mijały miesiące, aż któregoś dnia jego status to zarezerwowany. Zarezerwowany? Zarezerwowany? Zarezerwowany. Co to znaczy? Zadzwoniłam szybko do schroniska, żeby zapytać, co to znaczy zarezerwowany i dowiedziałam się, że mój pies zostanie adoptowany i właśnie jest w czasie kwarantanny dwutygodniowej, a po tych dwóch tygodniach koniec. Nie wiedziałam, co robić. Postanowiłam interweniować. Napisałam bardzo poruszającego maila do fundacji, pod opieką której był mój pies. Mój niedoszły pies. Droga fundacjo, jest u Was pies, wspaniały pies, pies Logan. Pies Logan skradł moje serce, zaglądam do niego codziennie, wirtualnie. Zajęłabym się nim najlepiej, jak tylko bym potrafiła. Czyściłabym mu uszy, rzucałabym patyki, czesałabym mu jego włochate plecy. Nie ma to teraz jednak znaczenia, bo pies Logan został zarezerwowany. Z wyrazami szacunku, Katarzyna Lisiak. Fundacja, pod opieką której był pan pies, robiła dobrą robotę, więc żeby adoptować psa, każdorazowo ludzie z fundacji robili ci wjazd na chatę, żeby sprawdzić, czy masz dobre warunki, czy nie jesteś jakimś złym hodowcą, czy nie jesteś świrem. Ma to sens. Kilka dni później dostałam wiadomość. Logan jest do wzięcia! Dowiedziałam się, że ludzie, którzy mieli wziąć psa Logana do siebie, to było starsze, spokojne, naprawdę starsze małżeństwo, a pies został nazwany jako silny fizycznie i psychicznie. Dlatego fundacja nie zdecydowała się oddać psa starszej parze. Kiedy dowiedziałam się, że mój niedoszły, przyszły pies jest znowu wolny, stwierdziłam, że nie mogę tym razem zmarnować swojej szansy. Razem z moim starym postanowiliśmy wsiąść w auto i pojechać do Cieszyna na widzenie do psa. Chcieliśmy się po prostu poznać. Akurat tak się złożyło, że nie byliśmy sami, więc razem z nami pojechała moja kuzynka ze swoim chłopakiem.
Pan ze schroniska przeprowadził do nas psa Logana. Pies wyglądał fatalnie, wyglądał mizernie, wyglądał strasznie, wyglądał gorzej niż na zdjęciu. Ale nadal był dziarski, podszedł i podał mi łapę. W schronisku dowiedzieliśmy się, że historia Logana właściwie jest nieznana, bo został odłowiony z ulicy. Jednak miał na sobie łańcuch, co sugeruje, że był psem o smutnym psim losie, psa mieszkającego w budzie na łańcuchu. Wzięliśmy go na krótki spacer, żeby chociaż trochę zobaczyć, jakim jest psem i żeby on zobaczył, jakimi my jesteśmy ludźmi. I kiedy wróciliśmy z nim ze spaceru do schroniska, pan opiekun zapytał: to co, bierzecie? Słucham? Bierzecie? Ale wizyta przedadopcyjna, ale testy psychologiczne, przecież... Bierzecie? Mój stary szturcha mnie i mówi: to co, bierzemy? Wtedy obleciał mnie strach. Obleciał mnie paraliżujący strach. Miałam ochotę wsiąść w samochód i uciekać. Przecież ja nie byłam gotowa na podjęcie takiej decyzji. Ja przyjechałam tylko w odwiedziny. Lisiak, decyduj. Bierzemy czy nie? Zaraz zamykają. Bierzemy? Okej. No to wzięliśmy. Pan rzucił jeszcze krótkie: nie ma możliwości oddania psa z powrotem do schroniska, chyba że zagryzie rodzinę i sąsiadów. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek, daj nam łapę w górę. Jeśli natomiast uważasz, że ja też jestem spoko, to zasubskrybuj nasz kanał. Pa! Logan! Hej, nie! Jeszcze Ciebie nie ma. Kieniu, jeszcze Ciebie nie ma.